Twoja płyta Samsung nie chce się uruchomić z nienacka, nie wiadomo dlaczego. Z tego filmu dowiesz się, jakie mogła być przyczyna takiej usterki. Żeby się dostać do płyty i ją zdiagnozować, trzeba odkręcić po 3 śruby z każdej strony i zdjąć szklaną taflę. Wtedy naszym oczom ukaże się taki widok, gdzie musimy zdjąć panel. Tutaj już nie ma panelu, odpina się go tam naciskając klamerki. Później znowu walka z śrubami dookoła całej płyty i odkręcanie obudowy płyty i odkręcanie pól indukcyjnych oraz rozłączanie kabli. Całą operację robimy na wyłączonym zasilaniu. Jak już odkręcimy płytę z palnikami, ukazuje naszym oczom się elektronika. W prawym górnym rogu jest sterownik, który najprawdopodobniej zazwyczaj się uszkadza. Tak wygląda płyta z bliska. Mogą być też popuchnięte tranzystory. Warto sprawdzić, czy nic nie odbiega od normy. Żadnej opalenizny na płycie. Tak wygląda sterownik płyty. W tym przypadku diagnoza była prosta. Spalił się kondensator ceramiczny i bezpiecznik. Widać osmolone PCB. I domorosłym sposobem druciarskim można to starą lutownicą wymienić. Koszt tych układów w dniu 10 maja był koszt 5 zł. Od Chińczyka jeszcze taniej. Wystarczy przelutować jedno i drugie. I sprzęt zaczyna działać. Jakby film był przydatny, to przynajmniej zostawcie jakiś komentarz, że udało wam się dokonać jakiegoś tutaj naprawy tejże maszyny. I napiszcie, czy mieliście podobny przypadek. To PCB strasznie w indukcji się trzeba dobrze nagrzeć, lutownica słabej jakości nie daje rady. I tutaj wymiana bezpiecznika. Bezpiecznik jest inny, gdyż parametry mają się tylko zgadzać, nie musi być taki sam. I na starą cenę jeszcze wjeżdża nowy bezpieczniczek. Cała płytka jeszcze została umyta oczywiście i tam sprawdzone, zamontowana. Przykręcona tutaj na jedną śrubę ona jest. No i teraz w odwrotnej kolejności trzeba to wszystko zmontować, poskręcać. Wszystko robimy na wyłączonym prądzie. Po podłączeniu wszystkiego zostały włączone korki celem sprawdzenia, czy urządzenie uruchomiło się po tej wymianie.
Płyta działa jak szalona. No i teraz dokręcanie 12 śrubek dookoła. Ja źle ułożyłem kable i musiałem jeszcze raz to rozbierać. Także pamiętajcie, żeby kable dobrze pochować, żeby później nie trzeba było się tam z powrotem włamywać i sprawdźcie, czy się nie przypalały od korzystania już. Jeżeli film okazał się przydatny, zostaw znak w komentarzu. Dzięki piękne za oglądanie. Na razie, cześć.